No, he, he, witam was bardzo serdecznie z tej strony Noian, a to jest materiał, w którym zaprezentuję Wam nowości w nowej aktualizacji do modyfikacji Medieval Kingdom 1212AD, która. Czyli aktualizacja ukaże się jeszcze najprawdopodobniej w lipcu. To są nowości, które są w plikach testowych. Jeśli ktoś by chciał dostać dostęp do takowych plików, no to wystarczy dołączyć do tego Discorda, link macie w opisie no i następnie wejść do e, kanału tester OPT -in. No, i tutaj napisać coś w stylu I would like to be a tester. No, i już twórcy powinni was dodać, więc możecie śmiało sobie pograć na takowych plikach. No więc dobra, z góry mówię, że że nic. <ścoughs> Zacznijmy od zaczynania. Mamy. W końcu, w końcu upragnione drzewko technologii dla wszystkich frakcji, w którym możemy sobie odblokować na przykład wszystkie tyry jednostek w kampanii, więc nie będzie już trzeba się bawić żadnymi submodami, już modno to wszystko zaoferuje. Eee, Kolejna, mamy nową frakcję, jest to Królestwo Nawary, bardzo fajnie. No i takie frakcje jak Antiochia, Jerozolima, Szwajcaria, Anglia, Francja, Aragonia czy też Kastylia zostały odnowione, zarówno w kwestii kampanii, jak i jednostek. Mamy nową machinę artyleryjską i to nie jest jedyna machina, która będzie w tej aktualizacji, ale która jest jedyna w obecnych plikach testowych. A są to oczywiście trebusze, w których animacja jeszcze nie jest do końca skończona, ale na pewno do czasu aż już aktualizacja będzie na serwerach dla wszystkich, no to już to będzie na, na swoim miejscu. Jeśli chodzi o tą drugą jednostkę, no to są to słonie z armatami, później o, później o tym wspomnę. Dobrze, dalej mamy Family Portraits, czyli te wszystkie grafiki naszych postaci w drzewku rodziny są już w pełni wprowadzone. Bardzo fajnie, bo większość frakcji nie miała ich wszystkich zrobionych. Następnie, nie wiem za bardzo o co tutaj chodzi, przyznam szczerze, ale no, katolicka herezja ma występować w zachodniej Europie. Nie wiem totalnie na jakiej zasadzie, ale zapowiada się na, naprawdę ciekawie. Mamy nowe budynki, takie jak kopalnie srebra, czy też plantacje... Cukru, bardzo fajnie i też tam niżej jest wspomniana, że farmy od teraz będą także generować nowe surowie, czyli zboże. Następnie zostało wprowadzonych kilka nowych opisów frakcji i z tego co wiem do końca aktualizacji, znaczy do końca pracy nad aktualizacją, wszystkie frakcje, wszystkie frakcje będą miały swój własny opis, więc bardzo fajnie. Zostało wprowadzonych kilka nowych frakcji emergenców, a emergenci to są frakcje, już tłumaczę, które mogą się pojawić z biegiem czasu w kampanii, czyli załóżmy po... 20, 30, 30 turach. Taka frakcja pojawi się jako, jako w formie buntu, no i może powstać jako coś nowego, na przykład Imperium Osmańskie, czy też Zakon Rycerzy maltańskich, bardzo fajnie. Dalej został dodany kolejny poziom żyzności, czyli, wiecie, statystyka tego, ile dostajemy jedzenia we frakcji, znaczy w frakcji w, w mieście następnie większość bagów zostało także poprawione między innymi problem z Timurydami, którzy nie występowali, a Timurydzi to jest inwazja, także jest to państwo Mongołów. Która miała miejsce w pod koniec XIV wieku. Obecnie był to bug, no i oni nie występowali. Następnie był, jest, był jakiś błąd, nie wiem za bardzo o co w tym chodzi, ale jeśli horda brała udział w walce, no to miała jakieś debuffy dla armii. Niezbyt trzaj o co chodzi, ale na pewno jest już to naprawione. No i teraz dosyć ciekawy i interesujący błąd został wreszcie poprawiony, mianowicie Kraków był. Głównie prawosławny. I co ciekawe, jedna z osób, która do mnie pisała, zgłosiła ten błąd, ponieważ nie był pewny, czy to jest. Znaczy, nie był pewny. Zauważył, że coś takiego występuje. A jak wiadomo, prawdziwy patriota, no jak mógłby tutaj nie przemrużyć oka na prawosławie w Krakowie. No i napisał do mnie, o co w tym chodzi. Ja mu poleciłem, żeby wbił na Discorda. No i faktycznie to zgłosił twórcom. No i oni to już zażegnali. Był jakiś błąd w regionie Prowansji. Nie wiem, co to był za błąd. Następnie trite. Nie jestem pewien, co to jest trite, ale najprawdopodobniej jest to taka cecha frakcji, która została poprawiona w tym przypadku dla Węgier, Wenecji i Chorezmu. Marynidzi i Litwini mieli błąd z kartami jednostek, czyli takie, wiecie, grafiki 2D dla jednostek. Dalej, arabski imam ma poprawione drzewko umiejętności. No, i był błąd ogólnie, że czasami komputerower, kompu komputerower że czasami komputer oferował nam zostanie wesalem, co było absurdalne, no i już to na szczęście zostało zażeg za zażegnane. No, i teraz przycisk wasalizacji został poprawiony, bo był z nim jakiś błąd. Z tego co wiem, to niekiedy pokazywał, że możemy sobie podporządkować frakcję jako marionetkę. A po wykonaniu tejże akcji, frakcja nie była naszą marionetką, a tylko miała status lenny, więc to był błąd. Następnie Cylicja, czyli państwo Ormian, Armenia w Anatolii Południowo-Wschodniej, miała kilka niegrywalnych jednostek, niedostępnych, i już teraz są oczywiście one w pełni dostępne. Następnie, z gru mówię, że nie wiem, co oznacza w e, Total Warze Start POS. Zgaduję, że Start Position, ale dalej nie wiem, co to oznacza. W znaczeniu no, faktycznie totalorowym. tak czy siak, zostało to poprawione. E, następnie, ikona brytyjskich separatystów, także był z tym jakiś błąd i już to poprawili. No i ogólnie zostało poprawione e, tutaj garść błędów. Następnie, zmiany w gameplayu. E, obecnie. Jest system dwie tury na rok. Wcześniej była jedna tura na rok, no i było z tym wiele błędów. Między innymi to, że niekiedy postacie miały po ponad 100 lat, a teraz już to już takie, takie rzeczy występować nie będą. No i jest tylko system lata oraz zimy. Następnie jedno z ważniejszych rzeczy, które zostały wprowadzone w tej aktualizacji, mianowicie. Ogólna przebudowa gospodarki, ekonomii. Teraz już to faktycznie ma ręce i nogi i jest odpowiednio zbalansowane. No bo wcześniej niekiedy z 10 miast można było sobie generować, załóżmy, dochód 30 czy nawet 50 tysięcy na co było totalnie absurdalne. No a teraz już faktycznie to, to jest dobrze zbalansowane. Podobna sytuacja z jednostkami ich Koszt wyrwunku oraz utrzymania został przebudowany, no i też e, ich statystyki. Ogólny balans dla bitew został wprowadzony. Jeszcze nie jest w pełni skończony, ale dlatego na tych piekach testowych jeszcze nie jest on w pełni wprowadzony, ale już do aktualizacji na pewno on będzie. Następnie garnizony są zredukowane do e, zależnie od e, sytuacji ekonomicznej w, w naszym mieście. No i także system ładu publicznego został e, przebudowany. Obecnie jest łatwiej go, e, że tak powiem. Może nie tyle co nam wrócić, a łatwiej jest posiadać pozytywny ład, ład publiczny we wczesnej fazie gry, więc bardzo fajnie, bo przy niektórych frakcjach, takich jak chociażby Turcy bardzo ciężko było zaprowadzić. Spokój w mieście, ponieważ, no jak wiadomo, Turcy no, są wyznaniem muzułmańskiego, więc w terenach w Anatolii, które mają bardzo silną osmozę prawosławną i silne tradycje lokalne, było bardzo, bardzo ciężko to wprowadzić. Ale teraz już na szczęście nie będzie z tym takiego problemu. No i ogólnie development is slower. Chodzi o to, chodzi o rozwój miast, czyli dostęp do kolejnych slotów w budynkach. Teraz będzie trzeba troszkę więcej pograć, żeby. Mieć dostęp do takowych slotów. No, obecnie, a właściwie nie, wcześniej, zdecydowanie za szybko mieliśmy, e, mogliśmy sobie rozbudować naszą osadę. No, a teraz trzeba będzie troszkę pograć. Dalej. E, nie wiem, czy wiecie, ale zostaje wprowadzony system Świętego Cesarstwa Rzymskiego, i teraz to będzie troszkę inaczej wyglądać niż normalnie w grze. Mianowicie, e, już ogólnie Święte Cesarstwo Rzymskie nie ma żadnych wasali. Wszystkie państwa członkowskie mają wraz ze sobą dostęp wojskowy, czyli mogą, jakby, bo to jest ogólnie jedno, jedno, jeden, jakby taki człon państwowy, ale ono składa się z wielu frakcji. Podobnie jak taka Wielka Brytania. No i one mają między sobą dostęp wojskowy. No i także jest ten system, o którym wspomnę później. Dalej, tradycje religijne zostały zbalansowane. No niekiedy było praktycznie niemożliwe nawrócenie danej osady, a teraz już to nieco inaczej wygląda w dyplomacji są zmiany. Nie wiem, co znaczy predictable, ale zgaduję, że coś na wzór... A wiecie co? A sobie wrzucę w tłumacz. Wrzucę sobie w tłumacz. Możliwe do przewi... O Jezusku, przynajmniej święty, co to za ciężkie zwroty. No tak czy siak, coś będzie zmienione, jeśli chodzi o kulturalne i religijne bonusy w dyplomacji, więc albo będą one większe, albo mniejsze, tak czy siak. To, co wspominałem, czyli farmy produkują zboże, no i takie frakcje jak Czechy, Bułgaria, Cylicja, Epir, Flandria, ildegizydzi, Lotaryngia Polska mają zmienione e, bodajże są to cechy frakcji tetrajcy, nie jestem pewny. Następnie, zbrojownie już nie zapewniają doświadczenia przy werbunku. Oman, frakcja Omanu, sułtanat, właściwie to malikat Omanu, jest już wyznania islamu harczyckiego z odmiany ibadyckiej. Obecnie ta frakcja nie jest grywalna, ale ma być grywalna frakcja, więc jestem z tego bardzo rad, ponieważ jest to wyjątkowo ciekawa frakcja, która znajduje się w południowym wschodzie Półwyspu Arabskiego. Następnie, importowanie, wartości importowania jedzenia zostało zmienione. No, <laughs> i także wartości wyczerpania zostały zmienione, czyli to, ile załóżmy tracimy jednostek podczas wyczerpania z powodu chociażby zimy, czy też niewystarczających zasobów finansowych. No to troszkę teraz to inaczej wygląda. Nie wiem, czy są to większe wartości, czy są mniejsze. Na pewno są lepiej zoptymalizowane. Następnie, budynek żydowskiej społeczności może być budowany teraz tylko raz na frakcję i daje określoną liczbę efektów. Okej, okay. nie wiem co znaczą co znaczy zwrot handicap. Tam nie wiem, ale wiem, że zostało to zmodyfikowane dla komputera. System dróg został zmodyfikowany. Teraz można chyba mieć nieco większy. Aha, można. można... Wiecie, jak są budynki, które wprowadzają budowę dróg, to teraz chyba może to zostać o tyle lepiej rozbudowane, że daje o wiele lepszy, lepsze możliwości przesuwania armii. Fajnie. Oblężenia są krótsze. A. Machiny oblężnicze są szybsze do wybudowania, bardzo fajnie. No i system imperium oraz zmęczenia wojny został nieco zmodyfikowany. Mianowicie, jeśli chodzi o imperium, to to, że gdy jesteśmy coraz więksi, no to mamy taki, wiecie, Pasek imperium, no i czym jest on większe, no to mamy o wiele gorsze relacje z innymi państwami. No i te, także to zmęczenie wojny było nieco przegięte i grając chociażby taką frakcję jak Mongołowie, których nikt nie lubi. I e, jeśli wszystkie frakcje wypowiedziały ci wojny, no, no to to zmęczenie wojny potrafiło totalnie rozbić to państwo. I, no i mam nadzieję, że już to dobrze zoptymalizowali. No i jest ten disclaimer, o którym wcześniej nam na tutaj twórcy mówili, żeby zajrzeć. E, nie wiem za bardzo o co w tym chodzi. Ale wiem, że ma to związek z statystykami jednostek. <laughs> tak czy siak jest to cały czas e, jest to cały czas in progress, no wiecie. E, no cały czas nad tym pracują i jeszcze to nie jest w tym patchu, w sensie w tym patchu dla testerów, bo w aktualizacji już to e, na serwerach normalnych już to zostanie wprowadzone. Okej, okay, Jeśli chodzi o zmiany w skryptach, no to e, są zmiany w papieskiej przychylności, no i teraz e, chociażby chociażby, chociażby aha, e, takie rzeczy jak Egzekucja katolickich więźniów, czy też plądrowania katolickich osad, i już nam nie wyskakują takie komunikaty, jeśli nasza frakcja jest eks ekskomunikowana. Podobnie nie mamy niektórych komunikatów z eventami, jeśli jesteśmy ekskomunikowani. No bo wiadomo, jeśli jesteśmy ekskomunikowani, no to jesteśmy wyłączeni z kościoła katolickiego. Następnie, 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 nie wiem co tutaj chodzi za bardzo. <laughs> Przycisk opuszczania osad jest teraz wyłączony, czyli tak naprawdę migracja. I porzucanie osad jest wstępnie niemożliwe dla normalnych frakcji, tylko ten przywilej zostaje dla frakcji HORD, czyli te, tych, które zaczynały jako, jako państwa bez, bez żadnych osad. No i także przycisk tworzenia floty jest wyłączony, ponieważ obecnie, jak wiadomo, nie ma floty, zostanie ona, ona dopiero wprowadzona, ale jeszcze nie w tej aktualizacji, dopiero w przyszłym. To są odległe plany. No i po prostu wyłączyli ten przycisk, że nie można w niego klikać, bo nigdy on generował niepotrzebne błędy. Następnie był błąd taki, że jeśli wykonywaliśmy egzekucje na więźniach, którzy nie byli katolikami, no to spadała nam ta papieska przychylność, no i teraz jest, jest już to poprawione. Dobra. To chyba byłoby na tyle. No, to już byłoby na tyle, no więc możemy już przejść do. Do gry. Zapraszam Wam teraz kilka nowych jednostek. nie będę rozpoczynał bitwy, bo żeby po prostu oszczędzić troszkę czasu. Ale słuchajcie, zwróćcie uwagę na nową artylerię trebusze. Jestem naprawdę totalnie podierany. Chociażby grafika 2D. Ogólnie podoba mi się to, że twórcy Medieval Kingdoms zachowali prostotę grafik 2D tych właśnie kart jednostek. No i zauważyłem, że niektóre mody mają totalnie takie, wiecie, naciągane, że to jest jakieś kolorowe tło, no i to wygląda totalnie nieprzejrzyście. A w Medieval Kingdoms naprawdę, naprawdę świetnie to wygląda. No więc mamy kolejny, słuchajcie, typ artylerii. Są to trabusze, bardzo fajnie. Jest to, no zdecydowanie lepszy typ katapulty ale z kolei jest nieco wolniejszy, ale on ma o wiele lepsze obrażenia, lepszy zasięg. Z tego co wiem, to nie ma teraz tutaj podanej statystyki zasięgu, ale to też będzie wprowadzone. No i cóż, mnóstwo jednostek zostało wprowadzonych, takie jak chociażby rycerze z Cypru dla państwa Jerozolimy. No i ogólnie, no słuchajcie, sami sobie to przejrzyjcie, bo jest tego naprawdę multum. Przechodząc do kampanii, ale jeszcze przed tym, jeszcze przed tym, albo nie, jeszcze nie przed tym. Przechodząc do mapy kampanii, ja Wam zaprezentuję gameplay grając z Niemcami, żeby ten system cesarstwa Wam przedstawić, ale jeszcze za tym, no to mamy takie nowości jak tryb Iron Man, czyli coś na wzór trybu legendarnego, ale jeśli chodzi o zapisy, no to zostało to nieco zmienione, możecie sobie tutaj to przeczytać, czyli nie możemy po prostu ręcznie zapisywać, save'y są automatyczne podczas końcu i początku tury, przed i po bitwach, podczas wypowiadania wojen oraz kończenia wojen także są Robię na zapisy. No i są także dwa fajne tryby challenge'u. Pierwszy z nich to Not One Step Back, czyli uniemożliwia nam to wykonywanie odwrotu, jeśli jakaś frakcja nas zaatakuje. A drugim z challenge y jest This is Total War, czyli tryb dla totalnych, totalnych kozaków. Mianowicie, jak możecie zauważyć, słuchajcie, łuczek wody. Jak możecie zauważyć, ee, działa to w sposób następujący, czyli Mamy wojny na starcie ze wszystkimi, e, oczywiście, których już spotkaliśmy i wszystkie frakcje, które kolejno napotkamy będą automatycznie wypowiadały nam wojnę. Ponadto nie ma żadnych opcji dyplomatycznych dla nas oczywiście, e, większość eventów e, nie ma, są wyłączone. Podobnie jest e, ta sytuacja z systemem papiestwa oraz ze zmęczeniem wojną, to także jest wyłączone, bo te dwie opcje zdecydowanie by nas zniszczyły, jeśli prowadziliby, prowadzilibyśmy tak agresywną kampanię. No i nie możemy podporządkować, ani nie wyzwalać żadnych frakcji. czyli totalna wojna, po prostu musimy ze, ze wszystkimi się bić, podbić wszystkie tereny. No, przyznam szczerze, kozocki tryb, ale raczej, raczej nie planuję tego w najbliższym czasie zagrać. Oj, wyłączyło się. No i dobra, ja sobie rozpocznę kampanię grę z Niemcami. Eee, Okej, okay, rozpoczynamy. No i teraz przejdźmy ludziska do, 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 do takiej fajnej stronki, w której, w której obecnie jest przedstawiany Obecny stan rozwoju modyfikacji, no i cóż, w dwóch pierwszych zakładkach mamy przedstawione rzeczy, które są już gotowe na ten moment, ale nie wszystko jest już tak w pełni gotowe. Czyli trybusze już ogólnie działają, są normalne, są w pełni działającą, jedno działającą jednostką, ale na przykład brakuje dobrze wykonanej, dobrze działającej animacji, wiecie, obracania ramienia, czyli to także będzie wprowadzone. No, i także w technologii mają zostać wprowadzone ikony 2D. Fajnie. I to co jeszcze będzie, a czego nie ma w obecnej wersji, no to na przykład słonie z armatami, wszystkie opisy frakcji, ogólny balans bitewny, to już jest wprowadzone, ale nie w pełni, dlatego jeszcze twórcy nie przynieśli tego do gotowych rzeczy. No i oczywiście katcęki. Obecnie mamy katcękę z krucjaty, a jeszcze mają być takie jak Wielki Głód. Czarna śmierć, zmiana klimatu, inwazja mongolska oraz inwazja timu, Timurydów oraz kilka rozterów jednostek, czyli e, og ogólnych grafik oraz ilości jednostek ma zostać wprowadzone. Proszę bardzo. Tyle jest planowane jeszcze w tej aktualizacji, ale jeśli chodzi, jeśli chodzi o to, co będzie pewne, pewnie, no to na pewno dla wszystkich frakcji północnoafrykańskich. Tylko, że całkiem jak to wygląda. Aha, jeszcze mamy chwilkę. No i cóż, jeśli chodzi o plany na przyszłość, które raczej nie będą miały miejsca w tej aktualizacji, no to chociażby handel regionami między panem a wasalem. Nowe eventy dla frakcji, nowe religijne mechaniki dla frakcji islamskich, czyli chociażby dżihad, czy też jakaś pielgrzymka do Mekki, takie rzeczy. Oraz nowe eventy dla frakcji wschodnich. Takie rzeczy jak zwiększenie slotów budynkowych w, z 6 do 8 albo 10. Następnie system papieństwa dla gracza, czyli możliwość chociażby proklamowania krucjat oraz oraz, oraz nakładania ex-komunik. No i mnóstwo naprawdę innych rzeczy, takie jak chociażby kolegie kardynałów, system republik kupieckich dla frakcji włoskich, no bardzo fajnie, ale jeszcze wrócę na chwilkę do rzeczy gotowych. System krucjat został całkowicie przebudowany i teraz mamy poza tą pierwszą krucjatą, znaczy pierwszą z dostępnych krucjat, a jest to ta piąta, mamy także kilka tak zwanych dynamicznych krucjat, czyli losowych, które występują na określone miasta, ważne dla świata katolickiego i one są co jakieś między 20 a 50 tur. Mm. No, i jak widzicie, jest system werbunku jednostek krzyżowców tylko i wyłącznie podczas gdy nasza armia należy do armii krzyżowców. No, i oczywiście tak, tak, takowe zdarzenie może być, mieć miejsce tylko podczas krucjaty. Dobrze, przejdźmy już do rozgrywki. Zacznijmy od tego, że, 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 że sam sobie system no, wizualny mapy kampanii z punktu widzenia strategicznego, czyli, czyli na tabie, no, jest całkowicie odnowiony. Mamy już podział na prowincje zgodne ze średnim wieczem, czyli już odeszli od tego, wiecie, że jest wizualnie wygląd na to, że trzy miasta to jest jedna prowincja, no i one były z łaciny na styl średniowieczny, a te, na styl starożytny, a teraz już to wygląda fajnie, ponadto są wprowadzone takie udoskonalenia graficzne, chociażby tutaj, jak widać, e, staje się Wojna krzyżowców z tracenami na południu pod Afryką Północną. Tutaj mamy ze wschodu jeźdźców stepowych, którzy najeżdżają tereny, a to taki stateczek. To są wszystkie nowe rzeczy. Bardzo naprawdę fajnie twórcy to przemyśleli, no i na pewno na pewno pozytywnie to oddziałuje na klimacie rozgrywki. Dobrze, przejdźmy teraz do kwestii gospodarczej. Jak możecie zauważyć, miasta zrobiło naprawdę, naprawdę niewiele. No i osobiście mi się to bardzo podoba, bo niekiedy w wersji wcześniejszej no, te zarobki miast były totalnie absurdalne. Maksymalnie byliśmy w stanie z jednego miasta nawet mieć aż 10 koła dochodów, a teraz załóżmy, nie wiem, no ten budynek generuje nam na maksymalnym poziomie, co jest bardzo drogie do wy wy wykonania oraz bardzo ciężkie do dojścia w technologii. Generuje. Tylko 750, a wcześniej generował on na poziomie drugim, więc no, naprawdę, naprawdę twórcy to dobrze zbalansowali. No i obecnie myślę, że nie będzie, nie będzie, nie będzie takiego przegięcia. Dobrze, jeśli chodzi o kolejne rzeczy, no to na przykład te nowe budynki, czyli zobaczmy Kopalnia Srebra oraz to, że w budynkach farm mamy nowy surowiec, czyli właśnie grain, czyli zboże, przepraszam, grain. No i dobra, teraz słuchajcie, przejdźmy do systemu Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Otóż, wygląda to totalnie pisko. No i jak możecie zauważyć, Święte Cesarstwo Rzymskie nie jest połączone w traktatach państw lennych ze wszystkimi państwami członkowskimi, a tylko i wyłącznie mają ze sobą dostęp wojskowy, czyli że po prostu mogą przemierzać tereny innych państw cesarstwa. No jest to jakby, wiecie, jeden człon, ale podzielony na kilka innych państw. No i jak widzicie, mamy z... Praktycznie każdym państwem z regionu dostęp wojskowy. No i jeśli chodzi o ten system, no to jak widać obecnie jest cesarz Otto IV, a pretenderem jest, pretendentem jest Frederyk II, król Sycylii. E, pretendent może występować tylko wtedy, kiedy obecny ces cesarz jest ekskomunikowany, a w tym przypadku właśnie Otto e, jest ekskomunikowany. No i cóż. E, Wygląda to naprawdę epicko. Mamy takie rzeczy jak dekrety i edykty. Możemy wprowadzić nowe rzeczy, które oczywiście możemy wprowadzić, jeśli mamy odpowiednią ilość imperialnego autorytetu, czy też właściwie cesarskiego. No i później możemy także e, robić reformy. I ostateczną reformą jest renowacja imperii, czyli zjednoczenie imperium, wszystkie państwa członkowskie. Zmieniają się w jedno imperium, no i tworzymy jedno wielkie potężne państwo, więc no naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda, ale dodam, że do wykonania. Niektórych, niektórych edyktów wymagane są bodajże wymagana jest określona liczba głosów na naszego cesarza, czyli to, że. czyli w państw wiernych mu. Zaraz wam znajdę, bo gdzieś to kurczę było, ja to pamiętam, przeglądałem. Tu, 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 na pewno to było, ale teraz tego nie widzę. Tak czy siak, naprawdę, naprawdę świetnie to zrobili. No, i jest to bardzo rozbudowane. Dobrze, dalej. Nie będę tutaj rozgrywał, toczył rozgrywki, bo no, troszkę to za długo potrwa. Ale. Może przejdźmy do technologii, proszę bardzo. Możemy w 144 turach dojść do wszystkich jednostek drugotierowych, a później, czyli łącznie po 244turach od początku możemy dojść do jednostek tyrowych. Ktoś powie, że to jest zdecydowanie za dużo, ale spokojnie są takie budynki jak Uniwersytet, które umożliwiają nam przyspieszenie badań, więc jeśli zrobimy sobie chociażby 10 takich budynków, no to na maksymalnym poziomie na no to będzie to zdecydowanie, zdecydowanie szybsze, no i o minimum no i minimum dwa razy szybciej będziemy mogli sobie to wszystko rozwinąć. No więc myślę, że ogólnie bardzo fajnie zostało to zbalansowane. Jeszcze najminków nie ma. Nie wiem, kiedy zostaną wprowadzeni. Może jeszcze w tej aktualizacji, ale najprawdopodobniej nie. Myślę, że to byłoby na tyle. Teraz nie mam jak przedstawić wam kacsenki Krucjaty, ponieważ musiałbym pograć kilkanaście tur. No a na to raczej, raczej nie ma czasu, ani. Ja nie mam teraz czasu, ani już nagrywanie troszkę trwa, więc myślę, że cóż dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę z gru mówię, że ta aktualizacja będzie na serwerach ogólnych najprawdopodobniej jeszcze w lipcu myślę, że tak za dwa tygodnie, może tydzień, ale raczej okolice dwóch, trzech do tego czasu na pewno zdążę wprowadzić wszystkie nowości w moim spolszczeniu, ale ogólnie mam problem, bo nie wiem czy ktoś wie, ale twórcy Total Warów usunęli stary launcher, a na nowym niestety nie mam możliwości aktualizacji mojego spolszczenia. Mam błąd, po prostu nie wiem, nie potrafię znaleźć na to, na to rozwiązania. Przeszukałem już cały internet, no i niestety, ale dalej ten problem następuje, no więc najprawdopodobniej będę musiał od nowa wrzucić tego moda na. Warsztat, bo już to testowałem. Jeśli wrzucę od nowa, no to mogę normalnie to aktualizować. Coś się w sklepie spieprzyło, tak czy siak. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o ocenie filmu, zostawieniu komentarza, subskrypcji. No i cóż, e, ja osobiście zapowiadam kolejną serię z Medieval Kingdoms, jak już ta aktualizacja będzie na serwerach e, publicznych. No i będzie to oczywiście kampania mongolów. No więc hej, hej, dzięki za uwagę. Pa, pa.